Zanim spotkałem tajemniczą kobietę, moje życie było pełne bólu i cierpienia. Straciłem swojego jedynego syna w wypadku samochodowym i od tamtej pory nie było dnia, żebym nie myślał o nim i nie tęsknił za nim. Przestałem wierzyć w szczęście i z czasem utraciłem nadzieję na cokolwiek dobrego w moim życiu. Byłem samotny i zrezygnowany, ale nie potrafiłem przestać cierpieć. Pewnego dnia, kiedy wracałem z pracy do domu, zauważyłem kobietę stojącą przed moim domem. Miała długie, ciemne włosy i ubrana była w elegancką, czarną sukienkę. Nie widziałem jej wcześniej i nie wiedziałem, co robi przed moim domem. Przepraszam, czy ja panu przeszkadzam? Zapytała mnie, zauważając, że na nią patrzę. Nie byłem pewien, co odpowiedzieć. Byłem zaskoczony jej obecnością i nie wiedziałem, co ta kobieta chce ode mnie. Nie, oczywiście, że nie. Po prostu nie wiem, kim pani jest i co robi przed moim domem, odpowiedziałem, wciąż patrząc na nią ze zdziwieniem. Jestem tu, żeby pomóc panu, powiedziała z powagą. Słyszałam o pańskiej stracie i chcę pomóc, jeśli tylko pozwoli mi pan wejść do pańskiego domu. Nie byłem pewien, co myśleć o tej kobiecie, ale z jakiegoś powodu zdecydowałem się jej zaufać. Otworzyłem drzwi do mojego domu i zaprosiłem ją do środka. Po wejściu do mojego domu, tajemnicza kobieta zapytała mnie, czy chcę coś do picia. Zgodziłem się na herbatę i zacząłem pytać ją o to, kim jest i co robi w moim domu. Nazywam się Anna, powiedziała mi, uśmiechając się delikatnie. Jestem psychologiem i terapeutą. Chciałabym pomóc panu przejść przez ten trudny czas po stracie syna. Nie byłem pewien, co myśleć o tym, co mówiła Anna. Czułem się dziwnie z tym, że psycholog chce mi pomóc, ale z drugiej strony czułem, że może to być szansa na to, żeby wyjść z mojego bólu. Anna zapytała mnie, czy chcę opowiedzieć jej o moim synu i o tym, jak straciłem go w wypadku. Z początku było mi ciężko mówić o tym, ale w końcu zacząłem opowiadać o moim synu, o jego pasji do piłki nożnej, o jego marzeniach i o tym, jak wiele dla mnie znaczył. Opowiedziałem jej również o tym, jak bardzo cierpię po jego śmierci i jak trudno mi jest żyć bez niego. Anna słuchała mnie uważnie i z zainteresowaniem. Z czasem zaczęła zadawać mi pytania i prowadzić mnie do refleksji na temat mojego bólu i tego, jak mogę zacząć sobie z nim radzić. Była bardzo cierpliwa i wydawało się, że naprawdę chce mi pomóc. Po kilku godzinach rozmowy, Anna powiedziała mi, że chciałaby kontynuować naszą rozmowę w kolejnych dniach i że może mi pomóc w przejściu przez mój ból. Zgodziłem się na jej propozycję i zacząłem spotykać się z nią regularnie. Pierwsze spotkania z Anną były dla mnie bardzo trudne. Czułem się skrępowany i nie wiedziałem, jak mówić o swoim bólu. Jednak Anna była bardzo wyrozumiała i cierpliwa. Pomagała mi wyrażać moje emocje i nauczyła mnie, jak wyrażać się w sposób, który pomagał mi się zrelaksować. Zaczęliśmy rozmawiać o różnych tematach związanych z moim życiem, o mojej pracy, mojej rodzinie i moich zainteresowaniach. Anna pomagała mi odkryć nowe zainteresowania i rzeczy, które sprawiały mi radość. Po kilku tygodniach spotkań zacząłem czuć się lepiej. Mój ból wciąż był obecny, ale czułem się na tyle silny, żeby zacząć działać i robić coś, co sprawia mi przyjemność. Anna zachęcała mnie do eksplorowania nowych miejsc i do poznawania nowych ludzi. Zaczynałem wychodzić z domu i spotykać się ze znajomymi. Odkrywałem też nowe miejsca w moim mieście, muzea, parki i restauracje. Z czasem zacząłem nawet myśleć o tym, żeby zacząć podróżować. Było to coś, co zawsze mnie fascynowało, ale nigdy nie miałem na to czasu ani środków. Jednak Anna zachęcała mnie do podjęcia tego wyzwania i obiecała mi, że pomoże mi znaleźć sposób na to, aby to zrobić. Z pomocą Anny zacząłem planować moją pierwszą podróż od czasu, kiedy straciłem syna. Chciałem odkryć nowe miejsca i doświadczyć czegoś nowego. Zdecydowaliśmy się na wakacje w Egipcie, gdzie mieliśmy szansę zobaczyć piramidy i odkryć bogatą historię tego kraju. Byłem podekscytowany, ale też trochę przerażony myślą o tym, że mam pojechać w taką podróż sam. Jednak Anna zapewniła mnie, że będzie mnie wspierać i pomagać, jeśli tylko będę jej potrzebował. W Egipcie odkryłem piękno kraju i poznawałem fascynującą kulturę.
Byłem pod wrażeniem widoków i zabytków, które udało mi się zobaczyć. Zdobyłem też nowych przyjaciół, którzy podzielali moje zainteresowania. To było dla mnie niesamowite doświadczenie i zrozumiałem, że podróże i eksplorowanie nowych miejsc mogą być sposobem na to, aby odkrywać nowe rzeczy i przemijać ból po stracie. Zdałem sobie też sprawę, że z pomocą Anny i swojej nowej pasji do podróżowania mogę zacząć żyć ponownie i znaleźć szczęście. Po powrocie z Egiptu czułem się inny. Byłem pełen energii i chęci do życia. Zdałem sobie sprawę, że mój ból nie zniknie całkowicie, ale że mogę go zacząć kontrolować i nie pozwolić mu na to, aby zdominował moje życie. Anna była zawsze przy mnie, pomagała mi rozmawiać o moich emocjach i wspierała mnie w moich działaniach. Dzięki niej zacząłem uczęszczać na zajęcia jogi, które pomagały mi się zrelaksować i uspokoić. Zacząłem też pisać dziennik, w którym opisywałem swoje emocje i refleksje. Zdałem sobie sprawę, że moje życie zaczyna zmieniać się na lepsze. Byłem bardziej otwarty na nowe doświadczenia i ludzi. Znalazłem nowych przyjaciół i zacząłem rozwijać swoje zainteresowania. Zdecydowałem się też na zmianę pracy. Pracowałem w korporacji od wielu lat, ale zawsze marzyłem o tym, aby zacząć działać na własny rachunek. Anna pomogła mi stworzyć plan i znaleźć firmę, którą chciałem założyć. Zdecydowałem się na założenie własnej firmy, która zajmowała się organizowaniem wydarzeń i koncertów. To była dziedzina, w której czułem się na pewno i w której miałem już trochę doświadczenia. Anna pomogła mi w przygotowaniu biznesplanu i znalezieniu odpowiednich ludzi do zespołu. Była dla mnie wsparciem i motywowała mnie do działania, kiedy pojawiały się trudności. Moja firma szybko zaczęła rosnąć i przynosić zyski. Byłem szczęśliwy, że mogłem robić to, co kocham i zarabiać na tym pieniądze. Pracowałem bardzo ciężko, ale czułem się spełniony i zadowolony z mojego życia. Mimo że zaczynałem cieszyć się życiem i robić to, co kocham, nadal czułem się samotny. Po stracie syna nie miałem siły ani ochoty na związek i spotkania towarzyskie. Ale z czasem zacząłem odczuwać potrzebę bliskości i miłości. Anna zauważyła moją potrzebę i zaczęła rozmawiać ze mną o tym, jak mogę znaleźć partnera i zacząć żyć w pełni. Z jej pomocą zacząłem uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich i wychodzić z ludźmi, którzy podzielali moje zainteresowania. W końcu poznałem kobietę o imieniu Kasia. Była piękna i inteligentna, miała wiele zainteresowań, które były podobne do moich. Zaczęliśmy się spotykać i po jakimś czasie stała się moją dziewczyną. Byłem bardzo szczęśliwy, że udało mi się znaleźć miłość po tak trudnym okresie w moim życiu. Kasia była dla mnie wsparciem i rozumiała moją sytuację. Była cierpliwa i pomagała mi radzić sobie z moim bólem. Jednego dnia, kiedy wracałem z pracy do domu, zauważyłem, że Anna stoi przed moim domem. Byłem zdziwiony, ponieważ nie mówiła mi, że przyjdzie do mnie w tym dniu. Anna, co tu robisz? Zapytałem, kiedy podeszła do mnie. Przyszłam, żeby cię odwiedzić. Mam dla ciebie ważne informacje, powiedziała, patrząc na mnie poważnie. Zaproponowała, żebyśmy usiedli w salonie i zaczęła mi opowiadać o swojej pracy. Powiedziała mi, że pracuje dla tajemniczego klienta, który potrzebuje jej pomocy w rozwiązaniu swojego problemu. Co to za problem? Zapytałem, zainteresowany. Jeden z moich klientów potrzebuje pomocy w znalezieniu swojego syna, odpowiedziała Anna. Jego syn zaginął kilka lat temu i nikt nie wie, co się z nim stało. On bardzo potrzebuje pomocy, żeby go odnaleźć. Byłem zaskoczony i przerażony. Mój własny ból związany z utratą syna wciąż był obecny, a teraz miałem pomóc komuś innemu w odnalezieniu jego dziecka. Jak mogę pomóc? Zapytałem, czując się niepewnie. Potrzebuję, żebyś pomógł mi zbadać pewne informacje i znaleźć wskazówki, które mogą pomóc nam w znalezieniu syna tego człowieka, powiedziała Anna. Zgadzałem się na pomoc i zacząłem pracować z Anną nad odnalezieniem zaginionego syna. Pracowaliśmy razem, szukając informacji i rozmawiając z ludźmi, którzy mogli wiedzieć coś o jego zaginięciu. Przez kilka tygodni pracowaliśmy razem nad odnalezieniem zaginionego syna. Przeszukiwaliśmy różne źródła informacji,
Rozmawialiśmy z ludźmi i analizowaliśmy wszelkie wskazówki, które udało nam się zdobyć. To był trudny czas, ale czułem, że robię coś ważnego i wartościowego. Byłem wdzięczny za to, że mogę pomóc komuś innemu w przejściu przez trudny czas i że mogę działać w sposób, który ma znaczenie. Z czasem udało nam się znaleźć wskazówki, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego syna. Przygotowaliśmy raport z naszymi odkryciami i przekazaliśmy go naszemu klientowi. Kilka tygodni później Anna i ja otrzymaliśmy telefon od naszego klienta. Powiedział nam, że udało mu się znaleźć swojego syna dzięki naszym wskazówkom i naszej pomocy. Byłem szczęśliwy i poruszony tym, co udało nam się osiągnąć. Czułem się dobrze, że mogłem pomóc innym w przejściu przez trudny czas i znaleźć szczęście w moim własnym życiu. Po odnalezieniu zaginionego syna, zacząłem zastanawiać się nad swoją przyszłością. Czułem się zmieniony i uważałem, że moje życie zaczyna nabierać sensu i celu. Anna pomagała mi zastanowić się nad moimi marzeniami i celami. Uświadomiła mi, że mogę zrobić wszystko, co tylko chcę i że nie ma niczego niemożliwego do osiągnięcia. Zdecydowałem się na podjęcie kolejnego wyzwania, ukończenie studiów. Zawsze marzyłem o tym, ale zawsze wydawało mi się to niemożliwe. Jednak Anna pomogła mi znaleźć odpowiednią uczelnię i program, który pasował do moich zainteresowań. Studiowałem wieczorami i pracowałem nad swoją firmą w ciągu dnia. Było to trudne, ale czułem się spełniony i szczęśliwy, że mogę rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę. Po ukończeniu studiów zdecydowałem się na rozszerzenie swojego biznesu i założenie nowych firm. Było to trudne i wymagające, ale czułem się na tyle silny, żeby sobie z tym poradzić. Dzięki pomocy Anny udało mi się odnaleźć sens w moim życiu i znaleźć szczęście po stracie syna. Była dla mnie nieocenionym wsparciem i pomogła mi w przejściu przez trudne chwile. Dzięki mojej pasji do podróży i eksplorowania nowych miejsc udało mi się odkryć nowe rzeczy i przemijać ból. Udało mi się też rozwinąć swoją firmę i zrealizować swoje marzenia. Teraz, patrząc wstecz, czuję się spełniony i szczęśliwy z tego, co osiągnąłem. Wiem, że moja droga nie była łatwa, ale dzięki wsparciu Anny i mojej determinacji udało mi się przemóc trudności i znaleźć szczęście.